Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy przygodę z Blackwell Deception. Udało nam się odesłać w poprzednim odcinku Jeremiego w zaświaty, a teraz mamy nadzieję na to, że dowiemy się czegoś więcej od Lisy Tenzin na temat Gavina i być może na temat całej tej siatki, nie wiem, psychików i tych wszystkich różnych przepowiadaczy przyszłości, czy innego rodzaju cudnych, niesamowitych magików z tego świata, na temat tego, co oni właściwie robią. Moi drodzy, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał właśnie w tym momencie. To jest świetny moment do subskrypcji, naprawdę. Ponoć najlepszy. My natomiast wychodzimy już przez drzwi i idziemy do Lisy właśnie. Chcemy wiedzieć czegoś więcej od niej. Nie zostawimy tego tak bez odpowiedzi. Jeżeli ona myśli, że teraz po prostu pozwolimy jej tutaj się zabarykadować w tym domostwie, to się grubo myli, tym bardziej, że mamy na usługach ducha, jakby nie patrzeć. Żadna barykada nie przejdzie tak naprawdę. No proszę bardzo, ktoś tu się przejął. A nawet nie zamierza z nami rozmawiać, więc to do domu raczej nie wejdziemy, co nie? A tak jak mówiłem, żadna barykada nam akurat się nie oprze, bo my możemy tutaj się wbić tak czy siak. Więc przechodzimy do środka. Może tym razem ją znajdziemy przy telefonie. Ostatnim razem się nie udało. A właściwie to nie było jej po prostu, nie rozmawiała z nikim. A teraz kto wie? Skoro news o Jeremim gruchnął. O proszę bardzo, siedzi sobie w tym miejscu. Ma tam jakąś fotografię też przed sobą. Zobaczmy, co to za foto, która tutaj jest. Są jakieś dwie osoby. Danny? How the hell did Lisa get this? How the hell did Lisa get this? W ogóle... Okej, Joey, rozumiem. How the hell did she get this? Jak najbardziej. Ale co tu się w ogóle dzieje? Co to jest? Co? Nie, serio. Co się tutaj dzieje? To jest tailoring, bo widzę z tyłu jest napisane. Innymi słowy krawiectwo. Po prostu jakiś rodzaj... Ale to jest bardzo stare zdjęcie. Nie znamy żadnego Daniego chyba, z tego co kojarzę. Interesujące w każdym razie. Czy Lisa w ogóle nas widzi? To jest wszystko co robi tak naprawdę. Czy jestem w stanie cokolwiek tutaj... Może jestem w stanie zdmuchnąć ten telefon? A może jestem w stanie zdmuchnąć zdjęcie? Nie wiem, po co? Dobra, on też nie jest pewien. Tak samo ja, jak i on. Okej. Okay. Okej, okay, czyli patrzyliśmy się na zdjęcie, tyle wiemy. Możemy stąd już spadać chyba, bo tam wyżej nie wyjdziemy, bo tam wyżej już nie mamy dostępu. Za daleko od Rozy byśmy się znajdowali. Więc teraz brzmi pytanie. Co nam to zdjęcie daje tak naprawdę? Świadomość tego. She knows him. O. That phony knows him. Knows who? Dokładnie. Danny Marconi, that's who. Who is Danny Marconi? Świetne pytanie, Rosa, dziękuję. Remember that old guy in the nursing home? She's mooning over a picture of him. I don't know where this is. Tamten koleś. Z domu opiekuńczego. Czy znaczy, że możemy się do niego teraz udać i pogadać coś więcej na ten temat? No, chyba to jest nasz jedyny trop w sumie. Pytanie brzmi, jakie jest powiązanie między Joey'm a Danim Marconim. On nam o tym cały czas nie chce opowiedzieć. A on powinien być cały czas, mam nadzieję, przy Common Roomie. Zobaczmy, czy tam jeszcze się znajduje. Oczywiście, że go nie ma. A czy to jest logiczne, no jakby co on będzie cały czas siedział w samym miejscu? Ale skoro go tu nie ma, to musimy się zapytać pielęgniarki w takim wypadku na zmianie. Gdzie on się znajduje w takim razie? Droga pani, ja bym chciał bardzo porozmawiać z Danim Marconim. Hi again. Hello. Do you have a patient here named Danny Marconi? Yes, we do. Are you a relative? No, I'm just hoping to ask him some questions. Oh, I'm sorry to be the one to tell you this, okay. But he passed away earlier this afternoon. Oh shit. I see. It was peaceful. To się wrócił od razu. Thanks for letting me know. Yeah, good for him. What do we come here for anyway? Come on, let's blow. Joey. Sorry to bother you. Totalnie to przeżywasz. Musimy się w końcu zgadzać na ten temat. It's ancient history. There's nothing to say. Ale jest jakaś historia. Tak, czy to było oczywiste, ale przynajmniej tym razem w końcu to uznał za stosowne powiedzieć, że ta historia istnieje. Tylko pytanie brzmi, gdzie teraz się zebrać? Spróbujemy do Lizy znowu. Potem do domu ewentualnie uderzymy, żeby tam spokojnie pogadać. Przecież Joey nie wygląda w tym momencie jak ktoś, kto chciałby rozmawiać. Spróbujmy jeszcze raz się tutaj dostać do środka. Danny Marconi. Danny Marconi. What about him?
umarł 10 plusów, wprost powiedzmy. And I wanted to talk to you about him. Grandfather? Grandfather. Dziadek, okej. Okay. Is your grandfather? Yes. Didn't know that. Why are you here asking about him? Grandfather. I can't believe it. Well, To jest nasz wspólny znajomy. We have a mutual friend. Really? And who might that be? It's complicated. I ask you again, how do you know my grandfather? Chloe? A little help here. Just tell her this. Miał sklep na Grand Street. Był kiedyś tym właśnie krawcem. Pencil Master. Nie, nie będziemy mówić mu o tym, że miał włos taki na plecach i tak dalej. Był kiedyś kraw. Możemy spróbować. Fine. Tell her everyone called him Danny Boy and he hated it. What? Just say it. Everyone called him Danny Boy and he hated it. Excuse me? He drank whiskey straight with no ice. He put salt on everything. Played the clarinet like he was born with it in his hand. To i dużo na jego temat najwyraźniej. Sold his soul to play at the supper club. And he was madly, madly in love with a singer named Linda. Madly in love with a singer named Linda. Dzięki, Joey. Cieszę, że się przełamałeś w tej kwestii. Linda was my grandmother. She died before I was born. Thank heaven for small favors. Seeing you would have broken her heart. You're for real, aren't you? You're one of them? Nie będziemy kłamać w tej kwestii. Them? No. Chcemy I'm wiedzieć. Not falling for that. I've been nothing but loyal over the years. You have no reason to test me like this. Look at her, shaking like a leaf. Just because there was that bit of trouble with the reporter, you mean his murder. I am not responsible for that. Why now? If what I suspect is true, you people have looked the other way for years. Why the change of heart? Z jakiś kurczę rodzaj... Ja w ogóle mam taką myśl, że generalnie to wygląda tak, że jest sobie ten cały Gavin, który jest szefem jakiejś takiego, nazwijmy to dla uproszczenia gangu czy mafii, i on wszystkich tych sejkików zgromadził pod sobą, żeby oni pracowali dla niego. On ich, nie wiem, szantażuje albo jakoś wykorzystuje w tej kwestii. W każdym razie oni są mu posłuszni. I tutaj się pojawia problem, bo nie wiem, pomijając oczywiście kwestie finansowe, to nie wiem po co. Czy to jest po prostu piramida finansowa z nim jako jakimś kultem, liderem kultu, czy to po prostu jest coś głębszego. Na razie myślę o tym jako o piramidzie finansowej. Podejrzenia może. Co exactly no. I keep my suspicions to myself. I'm safe if I don't act on them. Look. I'm just a friend of Jeremy's. I want to know what happened, that's all. Whoever Gavin is, he needs to be stopped. I want to believe you. No, uwierz. What's the problem? Uwierz w ducha. Look, what if I tell you my suspicions and I'm wrong? You think I can just walk away? So what do you suggest? I'll give you the names of the last two clients I referred to Gavin. That's harmless enough. Okay. You look into them. You find anything. Maybe we can talk. No dobrze, na pewno się mogę na to zgodzić. Nie mam innego wyjścia jakby. Here. Ja coś się stanie, jak kliknie się nie. Kończy się gra? Thanks. I will get to the bottom of this. I hope so. But until you do, leave me out of it. Now get out. I've done all I can. Is this what you lived for, Danny? Was it worth it? You were a good man, Danny. You deserved a better legacy than this. Well, maybe we both did. Cholera. Jestem coraz bardziej ciekawy na temat tego, jak oni są powiązani. Po prostu pewnie przyjaciele. Oh, sure. Who are they? We've got a Tiffany Walters. She lives on Thompson Street, just south of Washington Square. Okay. And the other? Jamie Graham. She's a student up at Columbia. Ojej, znowu studenci. Yeah, it's been a while. Dobra, no to po kolei. Tiffany Walters w takim wypadku. Zaczniemy sobie od tejże oto osoby. Charming. Co my tu mamy ciekawego? Buzzersy. Tiffany's name is written on her buzzer. She's in apartment 2, right on the ground floor. Nie. It's a bunch of mailboxes. Tiffany's mailbox is on the bottom row. Mogę otworzyć? Mailbox 2, dokładnie. Locked. No tak bym się spodziewał. Mam coś, żeby się tam włamać? Nie wiem, dlaczego od razu chcę się włamywać, ale... Dobra, nie będziemy tam wrzucać.
Możemy tam wizytówkę wrzucić w ogóle, ej. Mam wrażenie, że to nam się już wyświetlało. W każdym razie fajnie, że mamy. A co jakbym wrzucił wizytówkę do tego mailboxa? Aha, mogłem to faktycznie zrobić. Dobrze, niech ma moją wizytówkę na wszelki wypadek. Flyers for guitar lessons, computer repair and furniture. Okay. Although this one looks interesting. O! Co tam ciekawego jest? Uwaga, uwaga, drodzy mieszkańcy. Dotarło do naszej uwagi informacja, że wielu z was ma postawione niezabezpieczone sieci Wi-Fi w swoich apartamentach. To w porządku, jeżeli weźmie się pod uwagę, że chcielibyście, żeby każdy student z NYU w bloku mógł od was pobierać sobie internet i spowalniać was system, wasz system. Jeśli natomiast wolicie, tak jak reszta z nas, tego nie robić, to moglibyście się chcieć nauczyć, jak dodać hasła do waszych systemów. I tutaj jest dodatkowa informacja od nas, i to za darmo nawet. Imię waszego psa nie jest dobrym hasłem. Ode mnie właściwie to powinno być powiedziane tak naprawdę. W każdym razie zaniepokojony mieszkaniec. Okej, okej. I tutaj innymi słowy te wszystkie sieci Wi-Fi są po prostu byle jak podłączone. Nie spodziewałbym się niczego innego po takim starszym bloku. Czy możemy się zbazerować do dwójki w takim wypadku? No response. W sumie, czy możemy podejrzeć na przykład Joey do mailboxa? Czy tam jest w stanie zerknąć? Jesus, myślałem, że takiego głowa tu się pojawi zaraz. To jest nasza ten! O mój Boże, zrobiłem to przypadkiem, ale teraz widać, co jest w środku, bo przecież te karty, te wizytówki się świecą w ciemności. To jest mega przypadek. Znaczy, nie wiem, czy wpadłbym na to, gdybym chciał na to wpaść. I can just make out the return address. This letter is from someone named R. Abu. Okej. I can just make this letter. Nie możemy z tym niczego więcej zrobić, nie? Nie możemy dmuchnąć na to ani nic, nie no. Chyba nie. Że nawet gdybyśmy mogli dmuchnąć, to co z tego? Okej, mamy dodatkową informację, fajnie, nie wiem. Na razie tak po prostu zbieram w zasadzie wszystko, co jest do zebrania z tego miejsca. Próbujmy wejść do środka. Locked. Ach, no tak. To może być pewien problem. Ale zaraz. Przecież od tego mamy Joey'ego. Niech tam Joey wbije. Stay close to the door, Red. I'm heading in. After you, Joey. Hello? Oh shit, okay. Hello indeed. Hi there. What? Who are you? How'd you get in? Oh, I... No właśnie, ja jestem z jednym z sąsiadów? Into the building. I live down the hall. Just thought I'd come meet the neighbors. Really? Oh, how nice. It makes my day when people care. Matko Boska, ktoś tu ma zły dzień. I can see right through you, mister. You're not the only one. Ten żart akurat był dobry. You think you're so charming? Can't blame a guy for trying. Well, take it somewhere else. I've had enough. Enough of what? I'm turning my back now. I want to be left alone. Dobra, czas na przeszukiwanko. Co my tu mamy? Bardzo zajebisty kwiatek, podoba mi się. Thompson Street out there. Drzwi to tam inna sprawa. Jest zdjęcie jedno. There's a message written on this photo. Rachel and Tiff. We rocked? I don't get it. No, że były super, się trzymały razem. Czego Joey nie rozumiesz? Looks like Tiffany. I guess she worked in an office before she died? Może. I can only assume her name is Rachel. Kimkolwiek jest Rachel w ogóle. Czy tutaj coś ciekawego nas jeszcze interesuje? We rocked. What the hell does that mean? Czyli zdecydowanie bardzo skonfundowany tutaj. Do tego stopnia, że ja zaczynam się zastanawiać, czy ja czegoś nie rozumiem, może. Looks like a pretty threatening letter from someone called STP. Police, może? Ciężko powiedzieć. Security? Nie wiem. A w każdym razie od STP do Tiffany Walters ostateczna zapłata. Ostatnia zapłata, może tak. Ostatnia płatność, żeby było jeszcze lepiej. Pani Walters, zgodnie z naszą umową, pani ostateczny balans, który jeszcze pani nam musi zwrócić, został bezpośrednio zdepozytowany na koncie, które mamy zapisane w dokumentach. Chcielibyśmy przypomnieć pani, żeby nie
dokuczać, nie nękać właściwie może bardziej naszego klienta już w żaden dalszy sposób. W to wpisują się telefony, maile, wiadomości tekstowe, a także personalne wizyty. Otrzymaliśmy całkiem sporą liczbę uwag w tej kwestii. Jeśli tego typu akcje będą dalej się powtarzać, będziemy zmuszeni podjąć odpowiednie akcje związane również z poinformowaniem policji. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie jednak. Doceniamy panią współpracę w tej kwestii. Czyli to będzie może jakaś praktyka legalna. To są jakieś... może są po prostu nazwiska. Najczęściej te domy czy też biura prawnicze mają po prostu nazwiska wpisane w nazwie, więc to by miało jakiś sens chyba. No dobra. Czyli mamy informację tutaj. Czy tutaj coś jeszcze ciekawego jest? Wierzymy, że ostatnia zapłata. Czyli jej ktoś coś wisiał, a dostała tą zapłatę. Może to był rozwód po prostu? Tak naprawdę? A dalej nie mam rady już pójść, okej. Okay. Ale mogę pogadać się z nią przynajmniej z dystansu. What? Imię. So, you're Tiffany Walters, aren't you? Yeah, that's me. Whatever. Well, we've confirmed that at least. So what's your beef anyway? Pytajmy właśnie jej emocje. Not before dinner anyway. Just leave me alone. I śmielić. I hate to be musimy the one próbować. This, but you're dead. What? You're a ghost. You're haunting your own apartment. I'm what? That's rich. Really rich. I thought I'd heard them all, but that one. Just leave me alone. Teraz możemy się jeszcze przyjrzeć notatkom. My pytamy ją o wszystko oczywiście. Okej, okay, Highline. Okej, Gavin. Do you know anyone named Gavin? Gavin? Oh. Yeah. You know him? I don't know. Totalnie wie. To nie jest normalna reakcja. Więc już mamy jakiś punkt zaczepienia. Could you tell me who R. Abu is? Stop with the personal questions. It's my life. I made my choices. I'll deal with them. Just leave me alone. No dobra. Czyli R. Abu jest tutaj w jakimś tam stopniu ważny prawdopodobnie. O samą Tiffany zapytamy. So, tell me about yourself, Tiffany. Nice try, but I don't think so. Rachel. That's a cute picture there of you. Who's your friend? Stop with the personal questions. It's my life. Okay, to jest ta sama odpowiedź co wcześniej, jeszcze STP zapytamy. STP stands for? Stop with the personal question. It's my... Dobra, to jest tyle, ile z niej wyciągniemy. Próbujmy jeszcze raz o Gavina się zapytać. I told you. So you said? No, I... You can't say? Why are you bothering me? Just leave me alone. Okay. Chyba wypytaliśmy mimo wszystko, tak mi się wydaje. Well, see you around. Nie za bardzo wiem, czy mogę coś tu jeszcze zrobić w tej materii. Możemy wrócić do Rozy w takim wypadku. Przekazać jej informacje. So how did it go? She's a spook, all right. Pretty recent one too. Just like Jeremy. Yeah. Okej, mamy trochę informacji mimo wszystko różnych. Wycznijmy na chwilę, włączmy telefon i zobaczmy. STP, mamy Rachel, mamy Tiffany Walters. Tiffany had a letter from someone named STP. To nam za bardzo dużo nie daje. Ten R. Abu by się nam bardzo przydało. It's logical enough to assume that Tiffany knows who R. Abu is, since the letter was addressed to her. Nie wiem, czy to jest. Zastanawiam się w ogóle, czy te poszczególne rzeczy są tutaj oddzielne. Looks interesting, tak to widzieliśmy, ale tutaj nie było nic napisanego ciekawego jakoś specjalnie. Czy może tutaj? Nie, też nie ma. Okej, okay, tutaj raczej niczego nie ma. Może na Bazersach jest ktoś, kto się nazywa Erabu. Kto wie? No response. Okej, zobaczmy jeszcze raz. Name is written on her buzzer. She's in apartment 2, right on the ground floor. R. Abu. Może szukamy w internecie kogoś, kto się nazywa R. Abu. R. Abu. Too many results. Whoever R. Abu is, I won't find it this way. Nie wiem, czy mamy taką informację w ogóle. Jeremy Highline, no tutaj nic nie ma. R. Abu, list od tej osoby. Tiffany Walters, Rachel, STP. Rachel Abu? Może?
Nie zaszkodzi sprawdzić? Wątpię. Ale w sumie jest na R. Hej! Znalazło się faktycznie. Alphabet City Community Board. Hej wszystkim. Zaraz, bo tu jakoś mi się to wyświetlało. A mailbox drugi. Przez telefon widać. Hej wszystkim. Chciałem tylko zapostować i dać wam znać, że mój nowy coffee house się właśnie otworzył. Nazwany jest Cup of Clay i jesteśmy otwarci na 9 ulicy i na skrzyżowaniu 9 ulicy z Avenue A. Wpadnijcie powiedzieć hej. Rachel Abu. Okej, to faktycznie jest ona. Proszę bardzo, czy tam wpadła jako informacja w sumie teraz, że ona się nazywa Rachel? W ogóle nam Rachel zniknęła teraz. Tak samo jak i Era Abu nam zniknął. No ale mamy przynajmniej informację, gdzie możemy się wybrać teraz. Ja to tak lubię farcić kompletnie w takich kwestiach. Mam wrażenie, że... Też prawda jest taka, że Black Hole 1 i 2 mnie przygotowały do tego, żeby klikać we wszystko i sprawdzać każde durne połączenie ze sobą nawzajem, bo wydaje mi się, że czasami coś, co ja bym w życiu nie połączył, może być w tej grze połączone. Więc teraz jest o tyle prościej. Choć czasami i tak, nie będę ukrywał, przed wami się posiłkuję jakąś pomocą, kiedy naprawdę nie wiem, co się dzieje, ale zazwyczaj wam o tym nawet mówię. Zobaczmy natomiast, co się dzieje tutaj. Piękny... Będzie piękny. No w sumie takie kafejka. Nie za dużo klientów z tego, co widzę. A to espresso shot. Shotów bym nie chciał. Pastries. Mamy też bookshelf. I kółeczkę z tyłu. Tu chyba nic więcej sensownego nie ma. No i baristkę za kasą. Zobaczmy. Hi, you're new here, aren't you? Yeah, my first time. I knew it. I never forget a face. Pewnie. To znaczy, że nie masz dużo klientów, bo inaczej w to nie uwierzę. Czy ty jesteś może Rachel? Rachel Abu? Yeah, that's me. Zajebiście, jedna sprawa załatwiona. Kupmy sobie kawę. Okej, nie kupmy sobie kawy w takim razie. Tiffany. Tiffany? Tiffany? What about her? You were friends, right? Sort of. Yeah, we were friends before... Well, before she died. I'm looking into her death. Why? Wasn't it a brain aneurysm or something? That's what I'm trying to find out. Well, okay, but I'm not sure what kind of help I can be. Well, pozwól nam się przepytać i wtedy wszystko będzie jasne. Do you know a Jeremy Sams? Nope, sorry. Do you ever go up to the High Line? Sometimes. Why? Oh... To lepiej bądź tam ostrożna. Tam jest teraz niebezpiecznie, więc... You wouldn't know anybody named Gavin, would you? Funny. I think Tiffany did mention that name once or twice. But I don't remember the context. Sorry. To był Gavin, tak? Teraz Tiffany. So you and Tiffany were friends? A few years ago. We were both office temps, and when our jobs ended, we got close. I went on to start this place. She stayed on with the temp agency. She was trying to find her way, you know? Maybe she thought she found it. What do you mean? Oh, she met some guy named Ken at one of her temp jobs. Then she stopped hanging out with me. Same old story. I taka bardzo przykra historia. It happens. Temp agency mamy teraz. Okej, zaraz do tego przejdziemy. Wait, zaraz. Have you ever heard of... Nope, I don't think so. Sorry. Właśnie się zastanawiałem, bo my się z Gavinem o Tiffany rozmawialiśmy, okej, STP nam nic nie powiedziała, dobra, trochę się zgubiłem przez chwilę. Dobra, Ken. What do you know about the guy Tiffany was with? Only that his name was Ken, and she met him while on one of her office temp jobs. Tiffany was kind of intense about him. She really fell head over heels. I couldn't tell if it was sweet or if it was scary. Prawdopodobnie jakiś miksik obu rzeczy. Temp agency. Tiffany was temping when she met Ken. I wouldn't know. She never told me. And those temp agencies bounce you around. What about the agency she worked for? He didn't work at the same agency, so I wouldn't know. I'm sorry. Okej. Ale mamy trochę... Nie kupimy tej kawy. Mamy trochę innych informacji. Zobaczmy sobie na ten nasz telefon. Możemy coś ze sobą może połączyć teraz. Tiffany z temp agency na przykład. There are so many temp agencies in this city. How can I find out which one she worked for? STP temp agency na przykład? STP could be a temp agency, I suppose. Ty jest w nazwie, jakby nie patrzeć. Give me a sec. You talking to me? Bingo. STP stands for Sterling Temp Placement. And here's the address. It's just south of Midtown. Okej. Enjoy that thing a little too much. No, to jest dopiero początek boomu na telefony, Joey. Spokojnie. iPhony będą bardziej popularne. Przecież się, znaleźliśmy lokację, ale czy z Kenem coś możemy zrobić? If there's a connection, I don't see it. Na pewno Tiffany z Kenem są połączeni, ale to nam nic nie da tutaj. Rachel told me that Tiffany was seeing a man named Ken.
No dobra, będziemy musieli się udać do tej całej Temp Agency. Tylko to mnie zastanawia, mamy cały czas numer telefonu do tego detektywa. Ciekawe, czy ona się kiedyś nam przyda. Póki co jednak możemy wyjść, podziękować Rachel za obsługę i wybrać się gdzieś dalej. Moi drodzy, ale w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, dokąd na razie nas to wszystko może doprowadzić. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie nas to wiezie tak naprawdę ta historia. Znaczy, tak jak mówię, miałem te pomysły, które wam rzuciłem na początku tego odcinka, ale jak to wszystko teraz tu się zbierze, mam wrażenie, że znowu zostanę zaskoczony w jakiś sposób. Tak czy siak, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze, zasubskrybujcie kanał, a my usłyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, hej.